Na ile zdaniem ojca to jakoś wpływało na to ich zachowanie, a na ile z drugiej strony ojciec, mówiąc o tym, że wybierał, ostatecznie wybrał niektóre tylko elementy, nie wszędzie wchodził, tak? Ten obraz jest ostatecznie prawdziwy. Bo tak sobie zadałem pytanie, no, kilkunastu młodych mężczyzn z różnych miejsc, z różnymi doświadczeniami, nagle jest zamkniętych w niewielkiej przestrzeni, a tu widzimy różne rzeczy, ale żadnych konfliktów na przykład między nimi. Wewnętrzne owszem, ale między nimi nie. Czy to tak rzeczywiście jest, że jest tak idealnie? Nie, oczywiście, że nie ma idealnie. Może rzeczywiście nie potrafiłem do końca wyłapać takich momentów, które dałoby się pokazać jako takie konfliktowe bezpośrednio. Na pewno są konflikty i to jest oczywiste, tylko jak to powiedzieć, no nie wyłapałem ich, nie? To jakby jest taki moment, w którym one gdzieś dokonują się na poziomie gdzieś tego, co ktoś wewnętrznie przeżywa wobec kogoś i musiałbym naprawdę uczestniczyć cały czas, żeby wyłapać, nie wiem, jakąś kłótnię albo coś takiego. To by było, no to rzeczywiście, no musiałbym dużo więcej czasu z nimi spędzać. Więc nie, oczywiście one są, ale tak jak mówię, no nie udało mi się czegoś takiego zarejestrować, nie? Jedyne takie napięcie, które można powiedzieć, że się pojawia, no to jest ta rywalizacja pomiędzy tymi, no tutaj tymi, którzy są w habitach i tymi, którzy są jeszcze przed w kontekście piłki nożnej. No to tu jest jakiś taki element rywalizacji, gdzie widać, że na śmierć i życie oni tam walczą i naprawdę tak jest. Jak masz konkretnego przeciwnika, no to my tutaj zwieramy szyki i tam naprawdę krew się lała, szczególnie, że właśnie ci bezhabitowi nasi bohaterowie wygrali ten pierwszy mecz i to tak znacząco. No więc tam naprawdę no, było dużo emocji, dużo było walki. I też przypadkowo zupełnie nagle odkryłem, przechodząc, że ci nowicjusze, ci w tych habitach, że grają po prostu, sobie grają, że mają taktykę, ustawiają całą taktykę w oparciu o te czekoladki. I mówię, ej słuchajcie, to jest genialne, proszę was, ja tu wrócę z kamerą, powstrzymajcie się od dalszych planów, chcę przy tym chwilę pobyć. No i oni chwilę poczekali na mnie i za chwilę już dalej kontynuowali. Ja mam pytanie o wpływ tego filmu na nich. Znaczy, który to był rocznik? To był 2017-18 mieli prenowicjat. To jest taki roczny czas jeszcze bez habitu. I później już normalnie habit od 2018-19. Czyli w tej chwili są już na końcówce. No tak czwarty rok, więc jeszcze mają w przyszłym roku. Czy poza Wojtkiem wszyscy są w Krakowie, czy ktoś odpadł? Wszyscy? Nie. Ich czterech zostało. Z całej ekipy jeden. Dokładnie tak. Kto sprytnie tam przypilnował OP przy imionach, nazwiskach, to rzeczywiście widział, że zostało ich tylko czterech. A jak ma się to procentowo do innych roczników? W miarę podobnie, to znaczy około tak 30% z całego takiego procesu tutaj nowicjatu zostaje, nie? Więc to nie jest jakieś tak, że jest dużo mniej czy dużo więcej, to jest mniej więcej coś podobnego. Dziękuję. To tak warsztatowo, ile było dni zdjęciowych i w jakim okresie czasu i jaki był klucz no jakby tych dni, kiedy ojciec jechał, czy spontanicznie, czy to było zaplanowane, jak to wyglądało? Więc Paweł, to było tak, że no ja nie musiałem jeździć, bo ja cały czas mieszkam w tym samym klasztorze, więc to było tyle łatwiej, że wystarczyło rano, że się dowiedziałem, że coś ciekawego będzie się działo. Zrobiłem kilka zamian moich zadań, które miałem w klasztorze i byłem w stanie szybko to nagrywać. Nie potrafię policzyć dni, natomiast policzyłem godziny, tak mniej więcej, bo tam jeszcze były jakieś malutkie dogrywania. Było ponad 150 godzin materiału, więc no, nagrywałem czasami w ciągu jednego dnia tylko godzinę albo dwie godziny. No nie potrafię tego na dni przeliczyć. Nie? To teraz ja zadam pytanie, czy ma ojciec jakąś pokusę związaną z tym filmem? Pokus wobec tego filmu już nie mam żadnych. Okej, dobrze. Związaną z tym filmem, ale nie z nim bezpośrednio. No, dobra. Chce ojciec zrobić serial? Nie.
Absolutnie nie. Dziękuję bardzo. To jest bardzo fajny pomysł. Dziękuję. Ja ten film widzę po raz drugi i muszę ojcu podziękować, bo jestem tercjarzem dominikańskim, więc to jest takie doświadczenie inne niż to, które przynależy do pierwszego zakonu, ale też jest jakby też trochę podobne, ponieważ przechodzimy podobną formację. I muszę powiedzieć, że naprawdę przypominałem sobie, oglądając tych chłopaków, też swoją formację, swój nowicjat, co oczywiście jest zupełnie czymś innym, ale mimo wszystko gdzieś tam te jakieś elementy z tego też przenikają się. Ten film mnie momentami, może właśnie dlatego, też wzrusza. Są takie momenty, kiedy naprawdę czułem się wzruszony, nawet oglądając to po raz drugi. I też chciałbym wrócić do takiego momentu, w którym ojciec mówi do tych chłopaków, że nie mogą stać w rozkroku, bo to tak jakby w pociągu, który odjeżdża z peronu, bo ich rozerwie. Tak sobie myślałem o tym naszym tercjarstwie. Czy nie pokusiłby się ojciec o zrobienie takiego filmu o takich ludziach, którzy próbują coś takiego zrobić, czyli wejść do tego pociągu, a jednocześnie zostać na peronie i żeby ich nie rozerwało. To kolejny pomysł. Dziękuję za propozycję. Nie myślałem o tym, więc tutaj może jest za mało czasu na to, żebym jakoś to w sobie gdzieś odkrył na ten moment. Słyszę to i nie myślałem w tej perspektywie o rzeczywiście byciu, o waszym byciu jakby w zakonie, nie? Ale dokładnie troszeczkę tak to jest, że to trzeba udźwignąć i tą rzeczywistość, i tą wewnętrznie w sobie, nie? To prawda. A ja mam jedno pytanie, czy ten film wyjdzie na DVD? Tak, będzie. Będzie taki jest plan. Z tego, co słyszałem tam od dystrybutora, on po kolei robi te elementy tutaj swojego planu i kolejny gdzieś później też będzie na DVD. To ja mam pytanie do ojca Marka, czy ma jakieś pytanie? No to może ja zadam pytanie. Chciałem to zrobić osobiście, jak się jeszcze wieczorem, ale bo już rozmawialiśmy o tym filmie, jak się widzieliśmy na Kapitule w Krakowie, wtedy pierwszy raz mi o nim mówiłeś i jestem ciekawy, na ile materiału, który ty nakręciłeś, no bo ktoś inny ten film montował, jak wyglądała współpraca z montażystą, bo jednak on też jakąś opowieść snuje i to była osoba spoza zakonu. Więc ty mu dostarczasz materiał, ileś tam godzin nagrań, bardzo różnych pewnie, jednak on montuje pewną historię, pewną opowieść. I jak byś się do tej współpracy odniósł, czy miałeś jakieś uwagi, czy dla tej osoby, tego montażysty, to było jakieś ciekawe, coś chciał pokazać. Bo to dużo widzę różnych klam. Ten zegar, który się przewija, ten właśnie moment tego odcięcia świata z zamykaniem okna, to jest ciekawe. Od razu zbudziło się we mnie napięcie, że nowicjat jest czasem takiego odcięcia od tego świata, ale potem jest moment wyjścia do tego świata, nie? To też jest jakieś ciekawe napięcie. No tutaj siłą rzeczy o tym nie ma. Ale to o tym montażyście jestem ciekawy, ta relacja i jak to wyglądało. Rzeczywiście z montażystą było tak, że miałem trzech montażystów, bo było tak, że no po pierwszym, po miesiącu współpracy widziałem, że jednak nie chcę jej kontynuować. Przy drugim było tak, że no naprawdę bardzo dobrze wszystko szło, natomiast no końcówka, ewidentnie było widać, że nie mamy opowieści, a on mówi, że już nie widzi w tym materiale nic więcej. Ja mówię, ale to jeszcze nie jest ta opowieść. Nie? Próbowaliśmy, doszło później do tego jeszcze czas pandemii doszedł i wtedy podjąłem taką decyzję, że sam montuję. Nie? Pół roku siedziałem sam codziennie, jakby przesuwałem, ustawiałem. Cały czas, no jak już miałem coś gotowego, jakąś opowieść pokazywałem w ramach zajęć w szkole, i słuchałem komentarzy. Tak naprawdę milion komentarzy dotyczących tego, co już było zmontowane, usłyszałem. I to sprawiło, że w pewnym momencie odkryłem, że już dość komentarzy. Trzeba dokończyć to tak, jakby się chciało, żeby ta opowieść szła.
Doszedłem do etapu, w którym miałem to i mówię, teraz potrzebuję montażysty, który to idealnie jeszcze wyrówna. No i właśnie to był ten trzeci montażysta. Przy czym oczywiście on nie poszedł na łatwiznę, że tam wyrównał, tylko jeszcze raz wszystko rozsypał i razem żeśmy ułożyli, ale już właśnie w taki sposób, że on widział, o co mi chodzi. No i to taki był klucz. Nie? Ponieważ dominuje tutaj młodzież, to ja bym bardzo prosił, żeby wydelegowała jedną osobę, która zabierze głos podczas tego spotkania. Nie wypuścimy was stąd bez tego, także to nie jest opcja, tylko także proszę o podniesienie ręki. Dla mnie samego właśnie ciekawą rzeczą są też wasze komentarze, nie? Jakby, bo to jest też dla mnie ciekawy taki moment usłyszenia, jakby co zagrało albo co nie zagrało, bo to jest też takie dla mnie, jako dla kogoś, kto to robił, ciekawe. To ja mam takie pytanie w imieniu młodzieży. Na ile ojcu na ile ojciec może bardziej świadomie przechodził ten czas z tymi nowicjuszami? Tak, bo ojciec mówi, że wielokrotnie jakby wiedział już, na co zwrócić uwagę, ale tak wydaje mi się, że jak mamy coś nagrać, to nagle bardziej zwracamy uwagę na pewne rzeczy. I czy jakby pozwoliło to ojcu bardziej świadomie może taki drugi raz przeżyć ten nowicjat? Nie wiem, czy zrozumiale zadałam pytanie. Tak, zrozumiale. Nie, to znaczy mam poczucie, że nowicjat przechodzi się tylko raz w życiu. Że ten etap początku, który jest tak inny, jest tak absolutnie inny, że ty potrzebujesz siebie samego zobaczyć w czymś, co no, w ogóle nie spodziewałeś się, że będziesz w tym uczestniczył, że to wszystko jest dla ciebie tak trudne, tak przekraczające ciebie, no, że to samego nowicjatu jako nowicjatu na pewno nie przeżywałem tutaj razem z nimi w pewien sposób drugi raz albo głębiej. Nie, spokojnie. Mój nowicjat przeżyłem wystarczająco głęboko i to jest takie fajne doświadczenie. Myślę, że ojciec Marek to potwierdzi, że każdy z nas jest zadowolony z tego, że skończył nowicjat, natomiast nigdy nie chciałby go przechodzić drugi raz. I to naprawdę większość braci to powtarza. Więc tutaj spokojnie, to nowicjat miał swoją charakterystykę. Może rzeczywiście mogę tak powiedzieć o całym procesie tworzenia filmu. Tak, to prawda. Dla mnie to był nowy nowicjat. Jeden z braci tak to nazwał po tym, jak komentowałem w pewnym momencie opowieść, jak powstawał film, że dla mnie osobiście to był nowicjat. W sensie uczenie się czegoś zupełnie nowego, gdzie nie miałem pewności, jak to zrobić, jak to nazwać, w jaką stronę pójść. To mogę spokojnie powiedzieć, to było nowe, głębokie doświadczenie wielu rzeczy. Ja z kolei mam jeszcze jedno pytanie dotyczące jednej ze sceny. Zastanawiam się, czy tam ukrywa się jakieś drugie dno. W jednej ze scen pokazuje ojciec zegar. Ten zegar pojawia się w różnych momentach, ale w jednej konkretnej scenie ten zegar jest cyfrowy, nie analogowy. I tutaj zastanawiam się, czy to w jakiś sposób zostało specjalnie przez ojca pokazane. Próbuję znaleźć jakiś tutaj... A jak sam gdzieś to odkrywasz? Bo mam poczucie, że fajną rzeczą w filmie jest to, że ty coś tworzysz jako pewien twój pomysł, ale i tak każdy i tak sobie to czyta po swojemu. Więc dla mnie ciekawą rzeczą jest to, jak ty sam to przeczytałeś. Szczerze mówiąc, ja ten zegar elektroniczny odebrałem właśnie w jakiś sposób wyjścia, czy nowości, znaku czasu. Także we wszystkich momentach, czy w tych... Pewnie musiałbym wrócić do tej konkretnej sceny. Już nie pamiętam, który konkretny moment poprzedzał tą scenę, ale w jakiś sposób właśnie widzę, że w każdym fragmencie, czy w każdym z wyjątkiem tej jednej konkretnej sceny pojawia się ten zegar analogowy, a w tej konkretnej jednej z scen tylko elektroniczne. Pewnie musiałbym sobie przypomnieć, jaka scena była wcześniej, ale... Czarno-białe taśmy. Tuż przedtem było na czarno-białych taśmach też nagranie takiego zegara zwykłego, tak jak mówisz. Więc rzeczywiście to był tylko jedyny raz, kiedy się pojawia taki zegar. No wiecie, co, z tego typu miejscami jest trochę tak, że no, one są z jednej strony zabawne. Mam poczucie, że to słychać było nawet, jak zareagowała tutaj część publiczności. Że was rozbawił ten moment, bo tam jest, to wszystko jest dziwaczne, że nagle on dzwoni, tam już bije, a jeszcze nie ma pełnej godziny, a w ogóle jest jeszcze tak naprawdę tutaj, no,
taki inny, więc to słyszałem. Dla mnie osobiście, tak teraz, no, jeżeli chodzi o głębię tej sceny, trochę jest to taki na chwilę pokazanie takiego momentu, że każdy z nas, wchodząc w ten zakon, wchodzi w tak naprawdę oprawkę, która jest stara, a jest w pewien sposób nowy. Jest nowy w sensie, że no jest absolutnie no niepasujący do tej rzeczywistości na starcie. Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że my po pewnym czasie odkrywamy to, co ten Benedyktyn powiedział, że to jest naprawdę stara droga dla każdego z nas. Tylko tyle, że każdy z nas potrzebuje powolutku, wchodząc w ten rytm, odkryć jako drogę, która go kształtuje. Nie o to chodzi, że ona sprawi, że on jest nagle właśnie już w rytmie starości, w ogóle absolutnie nieruchomy i nie chce mu się ruszać. Tylko bardziej chodzi o to, że później nagle okazuje się, że ty współgrasz już z tym starym zegarem. Później nadal wracamy do tego, że ten zegar jest znowuż już naturalnie pasujący do tej obudowy. Troszeczkę o to chodziło, tak w ramach takiego przeskoku, kiedy nasi bohaterowie już są zmęczeni życiem w zakonie i nagle widzą, że przed nimi na tych czarno-białych taśmach, że przed nimi ktoś przechodził tą drogę. I że ci chłopcy, jak oni patrzą na tamtych sprzed, tam akurat to było 30, tam już 5 czy 6 lat, jak patrzyli na tamtych, to widzieli jakichś chłopczyków, którzy się po prostu dziwacznie zachowują. Nawiasem mówiąc, jeden z tych ojców teraz jest tutaj w Łodzi, ojciec Mirosław Pilśniak, tam dyrygował jako jeden z tych, który tam się pojawia. Więc troszeczkę taki jest sens tej sceny. Ja mam pytanie bardziej o ojca. I czy to zainteresowanie filmem i kinem to towarzyszyło od zawsze ojcu i jak się rozwijała ta pasja? I jakie są ojca dalsze plany w tym kierunku? Prawda jest taka, że u nas w zakonie jest bardzo wielu mistrzów tutaj kina i filmu. I to jest taki fajny moment, że jak razem ze sobą funkcjonujesz, to jeden drugiego naprawdę karmi i my nawzajem się też nakręcamy swoimi pasjami. Osobiście jakbym mógł tu wymienić kilku moich współbraci, którzy no po prostu gdzieś we mnie zapalili takie pragnienie. Natomiast jeżeli chodzi o samo robienie filmów, to rzeczywiście jest tak, że na początku to wszystko wzięło się z pomysłu robienia festiwalu. Festiwalu, który w ramach duszpasterstwa akademickiego, gdy przyszedłem do Warszawy na Służew, rok później zrobiliśmy pierwszą edycję. Nagle okazało się, że naprawdę pomysły studentów, którzy nie potrafią robić filmów, ale biorą kamerę w dłoń, powolutku napiszą jakiś prosty scenariusz, mają tylko i wyłącznie 8 minut, a to jest bardzo dużo czasu, żeby ten film taki był długi, to wystarczyło do tego, żeby tak naprawdę gdzieś odkryć, że no, ta cała powieść i spotkanie z filmem ma dużo większą moc. W 2013 roku jeden z chłopaków z ASP zrobił film, w którym mówię, ej człowieku, ty chyba jakoś wyciąłeś to z jakiejś amerykańskiej produkcji. Tak idealne rozmycie tła. To wszystko tak pięknie grało. I wtedy on mi pokazał, że nie, to jest taką i taką kamerką. I to się zaczęło od tego momentu, że powolutku sam zacząłem wszystko nagrywać i uczyć się tych podstawowych rzeczy. No i później już były szkoły. Jedna i druga były dla mnie bardzo ważne, żeby tą rzeczywistość już jakoś tak sobie poukładać w takim ABC. Nie? Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to jestem już po rozmowach z producentką na temat kolejnego filmu i trzeci mam taki, że no muszę jeszcze chwilę poczekać, żeby go otwierać, bo pilnuję się tego, żeby nie otwierać więcej niż jednego filmu. Raz próbowałem przy tym filmie otwierać drugi, już super, i odkryłem, że można się przegrzać, nie? I spokojnie lepiej być w jednym, więc wiem już, jaki będzie kolejny. Naprawdę dziś, jutro to są takie dwa ostatnie główne spotkania i mówię, że już po nich powoli wyhamowuję święta i po świętach siadam już do tego, do kolejnego, nie? Jeżeli chodzi o otworzenie go. Ja tylko chcę powiedzieć, jak ja odebrałam ten zegar, totalnie inaczej. Dla mnie tutaj do tej pory oglądałam to taka mniej poważna, jak ta bajka, opowieść. A jak zobaczyłam ten zegar elektroniczny z miesiącem i dniem, to aż dreszcze takich dostałam, że to naprawdę się dzieje. I tak przemówił do mnie ten film. W tym momencie po prostu totalnie zmieniłam. Oglądałam tak jak sobie z zewnątrz, a tam takie sobie siedzą.
Ale to tak, taki dreszcz miałam. Jej, a to naprawdę się dzieje. Ci ludzie naprawdę, te emocje ich są prawdziwe. Wszystko jest prawdziwe. I bez tej sceny ten film dla mnie by był bez sensu. Genialne. Przekażę montażyście, bo tutaj to naprawdę było dużo dyskusji wokół tego zegara. Super. To jeszcze troszkę, bo muszę dojść tam na drugą, na drugi koniec. Nie ma problemu. A jakby zrobić na przykład z tymi czterema, którzy zostali? Tam za 5 lat na przykład, może zostanie 3? Dzisiaj pracuję nad tym, o którym opowiadałem przed chwilą. Nie analizuję innych opcji. Ja mam pytanie dotyczące promocji filmu na takiej zasadzie, czy zastanawiał się ojciec nad tym, czy ten film może służyć potencjalnemu narybkowi. W sensie, czy jak ktoś będzie oglądał ten film, to pomyśli, o fajnie by było pójść do Dominikanów. Coś takiego. Dla mnie osobiście, jak robiłem ten film, dużo ważniejszą rzeczą było pokazanie tak naprawdę olbrzymiej ilości zmagań, które tam są. I jeżeli ktokolwiek po obejrzeniu tego filmu tak sobie pomyśli, to będzie to dla mnie dziwne, ponieważ on jest tak naprawdę bardziej zniechęcający, że naprawdę ktoś, kto świadomie jakby widząc to, co ci goście przechodzą, decydowałby się, o fajnie byłoby tak przejść. Nie. Znaczy ja osobiście, jakbym go zobaczył sam, tak po prostu, to bym raczej się nie zdecydował na starcie. Może inaczej, no, mam poczucie rzeczywistości i prawdziwości tego wszystkiego, co tam jest, więc na pewno ani przez chwilę nie towarzyszył mi taki plan, że to, nie wiem, ma jakoś czemuś tutaj służyć takiej rzeczy. Też fajną rzeczą jest to, że to w szkole właśnie Wajdy jakby tam usłyszałem takie coś, że no zapomnij o tym człowieku, że to będzie takie ładna laureczka o was. Nie, nie, nie. Tam muszą być prawdziwe emocje tych gości. Ja chcę to zobaczyć. I to tam jeden z wykładowców szczerze jakby bardzo fajnie pokazał od samego początku. Nie? Więc tutaj nie, nie. To jakby dla mnie była szkoła też uczenia się, jak opowiadać obrazem, ale bez takiego pomysłu tutaj. Nie? Dla mnie tak bardzo dużą intymnością tego filmu była ta scena, kiedy jeden z ojców zmarł i tam się zbieracie wokół niego. Znaczy to była taka scena, gdzie aż wstrzymałam oddech, nie? Że aż tak, nie? Później sobie myślałam, że może to jest taki zwyczajny element, tak naprawdę no ktoś przychodzi do zakonu, ktoś umiera, ale tu mam pytanie, na ile to było takie oczywiste właśnie, no bo to jest część życia, czy tam była potrzebna, nie wiem, zgoda właśnie innych współbraci, żeby ta scena się tu znalazła? Nie, nie, nie. Jednak jest trochę tak, że jak jesteś w zakonie tutaj, no to po prostu wchodzisz w przestrzenie, w której jesteś, nie? I zupełnie inaczej byłoby, gdyby ktoś był z zewnątrz. Dokładnie to wszystko musiałoby być przegadane, jakieś zgody musiałoby się dokonywać. Natomiast ty wiesz, że ktoś zmarł i wiesz, że no po prostu... Wiesz, że to będzie ważna scena w filmie, nie? To jakby to widziałem. Tylko tyle, żeby to nagrać w taki sposób właśnie, żeby nie było no, jakoś ingerujące, nie było odsłaniające, jakby nie było też jakoś epatujące tutaj śmiercią, nie? Więc to była taka jeszcze trudna, żeby to uchwycić. To jeszcze jeden komentarz od młodzieży. Ja na przykład zegar połączyłam z tym, gdy było mówione nowicjuszom o tym, że życie jest uzależnione od czasu i że ten czas płynie. I dla mnie to było odniesienie do tego zegaru, który się cały czas przewijał i też odznaczał jakieś, nie wiem, fragmenty filmu, po prostu coraz to kolejne. I najważniejszą, jedną z najważniejszych scen dla mnie w filmie było, gdzie mieli chodzić w koło, że gdyby powiedział, że mają iść od parapetu do parapetu, to myśleliby o tym na końcu. I niejako chciałabym tu postawić pytanie, czy ojciec uważa, że lepiej nie znać nawet celu, żeby móc skupić się na drodze, by w niej być? Nie no, cel potrzebujemy znać, tylko troszeczkę tutaj było jakby zaproszenie do tego, żeby odkryć, że idąc do celu potrzebujemy być skupieni na tym, gdzie teraz jesteśmy. Żebyśmy nie uciekali w przyszłość, nie byli tymi, którzy siedzą, można powiedzieć, już mentalnie w tym, co chcieliby, ale nie są obecni w tej drodze, w której uczestniczą. Nie? Więc to nie chodzi o to, że nie widzimy celu, bo widzimy go i on jakoś co chwilę my w nich uczestniczymy w różnych celach. Tylko dużo ważniejszą rzeczą jest to, żeby widząc cel, właśnie umieć dobrze być w tym, w czym jesteś teraz,
i dobrze przeżywać ten czas drogi. Nie? To po to było te całe ćwiczenie tam. Ja chciałabym powiedzieć, że ten film bardzo mnie wzruszył, poruszył, a jednocześnie też rozbawił. Doceniam przeplecenie właśnie tych scen takich cięższych z lżejszymi. I chciałabym zapytać, jaki był odbiór wśród współbraci, wśród Dominikanów. Jak oni komentowali ten film, czym mówili: ojcze, bardzo dobrze to przedstawiłeś i tak to wygląda. Rzeczywiście moi bracia do mnie nie mówią ojcze, więc to było tyle łatwiejsze, że oni od razu bardzo bezpośrednio przeszli do komentowania. Naprawdę zależy od poszczególnych braci. To było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, bo część braci rzeczywiście była bardzo mocno zaskoczona, że naszą rzeczywistość wewnętrzną da się pokazać w taki sposób, że ty widzisz to, co my przeżywamy wewnętrznie. Że oni, tam jeden z braci podszedł do mnie szczerze i powiedział, że on po tym filmie odkrył, że rzeczywiście on cały czas tak dużo przeżywa, ale już nauczył się to przeżywać i już tego nie widzi. Ten film mu przypomniał, ile rzeczy dziennie on przeżywa, w ilu rzeczach jest zaangażowany, ile jakby kontaktów ma od radosnych do smutnych i trudnych nawet. I to było dla niego odkrycie. Kolejny z braci rzeczywiście tutaj bardzo tak osobiście potraktował ten film, bo mówi: ty słuchaj, no ja tam poszedłem, znam te wszystkie przestrzenie, znam tych wszystkich chłopaków, bo tutaj mieszkałem z nimi w tym klasztorze, jak oni przechodzili to, ale naprawdę nie wzruszyłem się już dawno tak na żadnym filmie i nie śmiałem się tak dużo na żadnym filmie. Mówi, nie wiem, o co chodzi w tym. I on był do tego stopnia zaskoczony swoją reakcją na ten film, że mówi: wiesz co, ja osobiście po tym filmie odkryłem, że ja naprawdę chcę powrócić do takiej mojej początkowej gorliwości z nowicjatu. Nie? I to było coś bardzo ładnego. I powiedział to bardzo tak osobiście mi, nie że tam na salce wspólnie, tylko dla mnie osobiście. I dla mnie ciekawą rzeczą też było odkrycie, że on naprawdę to zrobił. To znaczy ja odkryłem jakby jego obecność w przestrzeniach, w których nie widziałem go za często w ostatnich latach. Nagle odkryłem go jako tego, który tam potrzebuje sobie pójść, pobyć, czy w takich naszych wspólnych przestrzeniach on się zaczął dużo więcej pojawiać, tak wychodzić, można powiedzieć, z takich swoich różnych tam no, rzeczy. No to takie są różne reakcje. Nie? Musiałbym to jeszcze tak opowiedzieć o pozostałych. Natomiast no, ci, którzy tutaj byli, naprawdę byli bardzo mocno zaskoczeni tym, że da się tak dużo pokazać o naszym życiu. To jeszcze takie osobiste pytanie, bo tutaj padł ten fragment o tym pociągu, że się jest na peronie i w pociągu, co wspominał też Hadrian. To takie pytanie do ojca osobiste. Jak można pogodzić bycie dominikaninem i reżyserem filmowym? I pytanie, czy to nie jest takie wyjście do świata już takie w pełni, ale wiem, że Dominikanie to często robią, w tym pierwszym zakonie nawet. Ostatnio usłyszałem o ojcu, który lata samolotami na przykład. No tak, prowadzi, znaczy jest pilotem. A tu jest śmiech. A, siedzi, okej. Okay. Aha, to, no to właśnie, tak, dobra. No to ja słyszałem, no tak, no właśnie, więc jak to godzicie? O, to może pytanie do obu ojców, bo ja nie wiedziałem, że to ojciec. A słyszałem to od księdza jednego, więc... No dobra, no to właśnie takie w sumie może nawet do obu ojców pytanie. To najpierw ojciec Marek, tak? No, to nie jest ten, tak, to nie jest już inny obraz, ale no tak krótko. Znaczy ja latałem od dziecka na szybowcach, potem na samolotach. Wstępując do zakonu zostawiłem latanie. Tak bardzo świadomie, to było bardzo trudne. Ale był taki moment, jak się jeszcze przed pandemią było bardzo, ja jestem pilotem zawodowym, bardzo potrzeba było pilotów, no i tak jakoś znajomego mnie polecił, że może bym zaczął szkolić w jednym z aeroklubów, że potrzebują pilota takiego dyspozycyjnego. No i po rozmowie z moim przełożonym, bo wiedzieliśmy, że jakoś to mogę, na ile mi czas pozwala, nie, to mogę to robić. No i rzeczywiście to robię, więc staram się to jakoś wplatać pomiędzy różne moje zajęcia, obowiązki. Ale to rzeczywiście jest jakaś moja pasja, tak? To.
No, znaczy ja to jest bardzo ciekawe, no ja to w sensie to się jakoś nie wyklucza samo w sobie, natomiast, no bo ja pracuję w aeroklubie, to jest tak, że pracuję jako instruktor samolotowy, więc tak jako taki pilot dyspozycyjny, więc szkolę różne osoby, natomiast ciekawe jest takie doświadczenie, bo na początku nie wiedzą, no nie jestem w habicie na lotnisku, więc tam dużo osób nie wie, kim jestem, natomiast potem jest ciekawy moment, jak się dowiadują, kim jestem. Taki robi coming out czasami, jak właśnie byłem na pogrzebie jednego z takich wspólnych znajomych z aeroklubu częstochowskiego i no tak pojechałem na pogrzeb, no i poszedłem do ołtarza, tak jak wyszedłem w ornacie i no, widziałem, że ludzie, którzy mnie znają tylko z samolotu, z hangaru, no to byli tacy bardzo w szoku. No, to, no i potem jakoś tam ciekawe rozmowy, ale... Pewnie można, pewnie to jest jakieś zawsze ryzyko. Natomiast, no tak, natomiast rzeczywiście... Chyba na dzień dzisiejszy staram się to jakoś godzić i tak nie. No tak, jako pracę taką dodatkową. Módl się i pracuj. A tutaj świat filmowy nie jest taki kuszący. I kolejne projekty, gwiazdy, nie, potem fabuły. Spokojnie, jakby nie czuję w tym zagrożenia. Tak naprawdę jest tak, że jest życie, które ma się codziennie i ma się pasję, która jest jakoś odskocznią, która sprawia, że z większą nawet mocą jesteś w swoich rzeczach. I dla mnie osobiście ono się w żaden sposób nie wyklucza. Nie, ono się uzupełnia. Tak naprawdę pomaga też głębiej przeżywać swoje rzeczy, łącznie z tym, że no, tam się też wydarza tak dużo, że trzeba to też głęboko i dobrze przeżyć. Więc jak najbardziej to się uzupełnia. Dobrze. Dzięki, Paul. Niestety musimy już lądować. Tak, dostałem takie dyskretne sygnały z wieży, że za 3 minuty to będzie film o heavy metalu. Nie, żartuję, nie wiem o czym, ale już zaraz będzie film. Przedłużyliśmy znacząco. Bardzo dziękuję ojcu za... Bardzo dziękuję, bardzo miło. Chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za ten film i za obecność tutaj. Ja zostałem wyklaskany, ale okej. Jeżeli ktokolwiek chciałby zapytać, czy to spotkanie będzie dostępne w internecie, to z góry mówię, że tak, ale dopiero od 25 minuty. Ponieważ do 25 minuty jest to film niemy. Ale od 25 czy tam 6 będzie wszystko w porządku i to jest ta ciekawsza część spotkania. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, myślę, że w nieco szerszym gronie, jak już ojciec będzie słynnym dominikaninem latającym z kamerą. Ale też koniecznie w tym kinie, bo to jest wbrew temu, jak się wchodzi, to jest najlepsze, takie najbardziej klimatyczne kino w Łodzi. Dobrze wiedzieć. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz do wyjścia.